7:09. Rozmowa poranka. I zgodnie z zapowiedzią naszym pierwszym gościem jest Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, które pewnie zdominuje temat Trybunału Konstytucyjnego, chociaż też temat aborcji jest na tapecie. O tym porozmawiamy może na koniec naszego spotkania. Trybunał Konstytucyjny będzie to jeden z tematów dominujących. Resort Sprawiedliwości przygotował pakiet rozwiązań. Jakie mamy elementy tego pakietu? No tak, rzeczywiście ten Sejm szykował się na takie jedno z gorętszych posiedzeń, ale w ostatniej chwili pakiet dotyczący rozwiązań aborcyjnych został przeniesiony na taki dziwny okres, bo pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych, więc podejrzewam, że tego 11 kwietnia bądź tuż przed dowiemy się, że okres między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych też nie jest dobrym czasem do dyskutowania o tak drażliwych kwestiach jak aborcja. Ale no właśnie, bo marszałek Hołownia mówił o emocjach kampanijnych i mówi, że to ma być procedowane po pierwszej turze, kiedy, jak się domyślam, emocje wcale mniejsze być nie muszą. Ja mam w ogóle wrażenie, że tych emocji za bardzo nie ma. To znaczy ja wczoraj nawet takiego tweeta pozwoliłem sobie napisać, że ten temat aborcyjny przesuwany jest na inny czas z powołaniem się na jakieś rzekome emocje w gorącej kampanii, ale ja mam wrażenie, że ta kampania jest tak jałowa i tak pozbawione emocji, że te emocje odczuwają chyba tylko kandydaci tak naprawdę. No właśnie, ja się zastanawiam, czy te emocje kampanijne, tak, ja się zgadzam, to jest chyba najnudniejsza kampania od wielu, wielu lat. Więc przepraszam, że trochę zrobiłem taki off-topic na początku, bo pytałaś o sprawę Trybunału, bo rzeczywiście wygląda na to, że w tej sytuacji sprawa Trybunału Konstytucyjnego, resetu w tejże zacnej instytucji będzie leitmotivem tego posiedzenia Sejmu. No, ten pakiet, o którym wspomniałaś, on jest czteroelementowy, czyli mamy uchwałę Sejmu mówiącą o tym, że de facto cały Trybunał jest wadliwy, skażony, że nie powinno się respektować jego wyroków i tak dalej, i tak dalej. Mamy dwie ustawy, posłowie mówią o nich, że to są ustawy horyzontalne, czyli ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w takiej nowej, skorygowanej wersji, przepisy wprowadzające. A czwarty element to jest ta słynna propozycja zmian w Konstytucji, która najprawdopodobniej będzie przechodzić jednak przez Senat, a nie przez Sejm. Więc tak wygląda ten pakiet. No, jeżeli chodzi o jego wpływ na rzeczywistość czy sprawczość, to tutaj mamy moim zdaniem do czynienia prawdopodobnie z pewnym paradoksem. To znaczy potencjalnie najsłabszy, czy formalnie najsłabszy element tego pakietu, czyli uchwała, która ma taką najsłabszą funkcję kreacyjną, jeżeli chodzi o legislację i służy tak naprawdę do wyrażania woli większości sejmowej, może mieć największe przełożenie na rzeczywistość, bo ustawy te horyzontalne, nawet jeżeli wyjdą z Sejmu w takiej, a nie zmienionej wersji czy osłabionej wersji, no to zawsze trafią przecież na biurko prezydenta, który może być po prostu niechętny tym zmianom i tego podpisu nie będzie, a nie daj Boże, jak skieruje je do Trybunału Konstytucyjnego. Oj, tak to już w ogóle zamieszanie. Ze wszystkimi teraz ustawami, prawda? Uchwała. Więc mamy tutaj pierwszy zakręt, a ustawa dotycząca zmian w Konstytucji, no nie czarujmy się, tutaj potrzeba dużo większej większości, jest specjalny tryb, więc na to szanse są małe, więc wygląda na to, że ta uchwała tu będzie na ten moment, w tych warunkach politycznych i przynajmniej do czasu zakończenia prezydentury Andrzeja Dudy, jedynym elementem tego pakietu, który realnie zostanie przegłosowany i moim zdaniem jednak on może mieć jakiś wpływ na rzeczywistość. I za chwilę porozmawiamy o tym wpływie, bo ty o tym napisałeś w tekście w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale tym razem to też warto zauważyć, rządzący wychodzą z całym pakietem, a nie tylko uchwałą, nawet jeśli większości konstytucyjnej nie będzie, czy prezydent nie podpisze ustaw. To tym razem jest cały pakiet. No tak, bo tutaj chodziło przede wszystkim o pokazanie pewnej wizji czy mapy drogowej i to miało znaczenie na przykład w kontekście rozmów z Komisją Europejską, która zdaje sobie sprawę z uwarunkowań politycznych w Polsce, że nie wszystkie zmiany da się szybko przeprowadzić albo w ogóle przeprowadzić. I jak wiemy, przy odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy czy generalnie tych tradycyjnych eurofunduszy z perspektywy finansowej 2021-2027, to w dużej mierze odbyło się, jak to się mówi czasami, na piękne oczy. To znaczy
stan prawny w Polsce jakoś szczególnie się nie zmienił od czasu odblokowania tych środków. Natomiast komisja bazuje na deklaracjach polskiego rządu, na projektach ustaw, które wdraża, na działaniach ministra Bodnara. No, kluczem tego wszystkiego jest tak zwany action plan ministra Bodnara i elementem tego action plan jest właśnie to, co ma się zadziać z Trybunałem Konstytucyjnym, chociaż no, tak jak mówię, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że bardziej mówimy o jakiejś koncepcji i wizji, a nie o tym, że ten Trybunał da się jakoś realnie zresetować. Zresztą sam Bodnar to przyznaje w wywiadach, że to nie jest tak, że taki reset odbywa się za naciśnięciem guziczka i że potem wszystko rusza od nowa i jest właściwie wyzerowane. No to byłoby za proste i za piękne. Ale też pamiętasz, co było w przypadku Telewizji Polskiej i przejęcia TVP? Burza, że nowa większość rządząca chce rządzić uchwałami, więc teraz jest cały pakiet, który być może przyjęty nie będzie. No właśnie, a co jeśli nie będzie podpisu prezydenta, a uchwała będzie wzywała instytucje państwowe do nierespektowania orzeczeń Trybunału? No i tutaj dotykamy takich dwóch kwestii, które moim zdaniem będą miały jednak pewne przełożenie na rzeczywistość. Częściowe, mniejsze, większe, ale jednak jakieś. Na bazie tej uchwały, ponieważ pierwsza rzecz, to już wspomniałaś, tam jest taka odezwa do szeroko pojętych instytucji państwowych, chociaż nie wiem nawet, czy to jest odezwa, czy to nie jest bardziej zawoalowane ostrzeżenie. Bo jest powiedziane, że te instytucje no, nie powinny respektować wyroków wadliwie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, bo może to naruszać zasady legalizmu. No, czyli to nic innego jak powiedzenie, drogie instytucje państwowe, na przykład drogie sądy, stosujecie wyroki Trybunału na własną odpowiedzialność. Bierzcie pod uwagę, że jeżeli coś będzie nie tak z tym wyrokiem, a wy go zastosujecie, to ta odpowiedzialność może też spaść w pewnym sensie na was. Więc na miejscu szefa takiej instytucji państwowej ja bym się dwa razy zastanowił, widząc taką odezwę polskiego Sejmu i generalnie tych, którzy są u władzy, zanim zastosowałbym jakiś wyrok Trybunału. Oczywiście pomijam te, które byłyby jakieś absurdalne albo z udziałem sędziów dublerów, bo tutaj mamy jeszcze więcej tych podkładek, tak? Chociażby orzecznictwo Trybunałów Europejskich. Natomiast co w przypadku, jeżeli w składzie orzekającym dublera nie było? No tutaj może być dużo takich odcieni szarości i pytanie, jak te instytucje państwowe, do których ta odezwa jest skierowana, się zachowają. A drugi element, który może świadczyć o jakiejś tam sprawczości tej uchwały, to jest to, jak treść tej uchwały wyinterpretuje sobie rząd i Rządowe Centrum Legislacji. Bo ja się zastanawiam, czy będzie czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego obecnego, czy one będą publikowane tak jak dziś, a w przypadku sędziów dublerów będą te adnotacje, które już są dzisiaj stosowane, że to jest wyrok wadliwie wydany, czy będzie opcja, że będzie publikowanie wyroków, ale już przy każdym, niezależnie od tego, czy są dublerzy w składzie, czy nie, będzie taka adnotacja, że to jest wadliwy wyrok, czy może trzecia opcja, nie będzie publikacji wyroków, i właściwie to będzie trochę wtedy przypominało taki dość długi okres z początków rządów PiS z gabinetu Beaty Szydło, która, jak pamiętamy, nie publikowała długimi miesiącami wyroków w TK, co jest właściwie do dziś pamiętane i określane jako no, jeden z takich punktów przesilenia, jeżeli chodzi o ten kryzys praworządności, kryzys dotyczący funkcjonowania takiego ustrojowego Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, co jeśli nie uda się dokonać tych zmian w Konstytucji, prezydent ustawy nie podpisze, uchwała zostanie przyjęta przez większość sejmową, co wtedy? Jeżeli nic, reset, tak będzie się państwo funkcjonowało? Powiem tak, to nie jest moje zdanie, to jest zdanie, które usłyszałem od jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej i on sam przyznał, że to jest takie no, pragmatyczne do bólu, żeby nie powiedzieć cyniczne postrzeganie rzeczywistości i prawideł funkcjonowania polskiej polityki. Otóż ta obecna sytuacja w pewien sposób jest komfortowa dla rządzących, to znaczy to jest takie założenie, że prawidłowo funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, który potrafi wysadzić w powietrze jakieś przepisy, które uzna za niekonstytucyjne, jest przede wszystkim potrzebny opozycji,
a nie rządzącym. Bo przecież jeżeli Trybunał orzeknie coś, co skomplikuje rzeczywistość prawną w Polsce, nakaże dostosowanie jakichś przepisów do swojego wyroku, to jest to problem dla rządzących, a nie dla opozycji. Dla opozycji jest to wtedy paliwo. I rzeczywiście, no tak patrząc bardzo pragmatycznie, to dla koalicji 15 października sytuacja, o której może mówić, że a wiecie, ten Trybunał, no to jest jaki jest, on, jeżeli chodzi o jego autorytet, to on już puka w dno od spodu, tam właściwie te wyroki to możemy kwitować wzruszeniem ramion i nie przejmować się tymi zabezpieczeniami, o które występuje pan Schab czy ktoś inny broniący swoich interesów. No właściwie w tej chwili, no to możemy dojść do sytuacji, w której będziemy mieli trochę taki stół szwedzki z orzeczeniami Trybunału, że będziemy sobie mówić, no ten wyrok jest B, a ten wyrok jest cacy, tak? Bo ten wyrok, który jest cacy, on na przykład dotyczy jakiejś grupy obywateli i jest no obiektywnie i jednoznacznie korzystny, prawda? Więc no tutaj możemy powiedzieć, okej, to jest wyrok, który jest racjonalny, sensowny, respektujemy. Ale innych już nie, więc tutaj grozi nam trochę taki dualizm, jeżeli chodzi o stosowanie wyroków Trybunału, a jeżeli chodzi o zmiany w samym Trybunale Konstytucyjnym, to tutaj się mówi o takim scenariuszu w koalicji, że po prostu ten beton personalny, który jest obecnie w Trybunale, ten skład 15-osobowy, on sam zacznie się wykruszać, bo w tym roku kończą się kadencje bodajże trójki sędziów, w przyszłym roku kolejnej dwójki, więc z czasem obecny Sejm no sam wyśle tam już swoich nominatów, prawda? I to jeszcze na starych zasadach, a no nie właśnie. Na tych nowych zasadach, które sam proponuje. Chciałam o tym wspomnieć. A też może być takie wrażenie, że no przecież my przygotowaliśmy propozycje zmian, Prawo i Sprawiedliwość je odrzuca i taki przekaz też może iść, bo ten projekt zmian w Konstytucji, on przewiduje między innymi ponadpartyjne powoływanie tych sędziów, a także to, że tacy czynni politycy nie będą mogli być sędziami. No z tym ponadpartyjnym powoływaniem to bym był ostrożny, o tyle, że tam są przewidziane dwa kroki. W pierwszym kroku ponadpartyjne. W pierwszym kroku ponadpartyjnie, bo większością 3/5, no w polskich warunkach parlamentarnych oznacza to konieczność dogadania się z opozycją, ale w razie klinczu w kroku pierwszym, przy czym nie jest też określone, ile razy powinniśmy doświadczać tego klinczu w kroku pierwszym, mamy krok drugi, a w kroku drugim już jest mowa o bezwzględnej większości. I ja mam obawę, że większość sejmowa, jaka by ona nie była, to nie chodzi o obecną większość, tylko jakakolwiek większość w przyszłości, no będzie miała taki mindset polityczny ułożony, że dąży po prostu do wyboru w drugim kroku, czyli na pierwszy krok wystawiamy, nie wiem, profesora Chmaja, Ryszarda Petru, Romana Giertycha, no takie postacie, które nazwijmy to polaryzują. Wiemy, że nie mają szans przejść w pierwszym kroku, no ale zawsze mamy w tył głowy, że przecież jest krok drugi, więc czym się przejmować, poczekamy ten miesiąc czy dwa, prawda? Więc to, tutaj byłbym ostrożny i moim zdaniem to jest powód, dla który, rozumiejąc argumenty koalicji, że no nie możemy sobie zakładać kajdanek na ręce, żeby tutaj nie mieć tej sprawczości, okej, ale z drugiej strony to trzeba się liczyć z tym, że to jest powód, dla którego PiS w tę grę nie wejdzie po prostu, bo czuje się zagrożony taką regulacją, taką propozycją. A czynni politycy? A bez PiSu się tego nie da zrobić. Czynni politycy, uważam, że jest to krok w bardzo dobrym kierunku i jestem gorącym zwolennikiem tej regulacji, żeby na przykład poseł mógł trafiać do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie wyciągany wprost z ław poselskich, żeby za chwilę oceniał przepisy, za którymi sam głosował, tylko po 4-letniej karencji, po 4 latach od czasu wygaśnięcia jego mandatu. Uważam, że jest to dobry kierunek, jeżeli chodzi o takie dążenie do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że wręcz jestem zdziwiony, że takiej regulacji nie mamy już funkcjonującej od lat. Zapytam cię jeszcze o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, bo politycy Polski 2050 mówią o tym być albo nie być w koalicji. Co na to politycy Platformy Obywatelskiej, bo w 100 konkretach też mamy temat składki zdrowotnej. No tak, mamy ten temat i mamy problem z tego, co widzę, bo rzeczywiście tutaj jest dylemat, w jakim kierunku pójść, to znaczy jeżeli chodzi o samo rozliczanie tej składki, ale też czy to powinno być samo uproszczenie, czy to powinno być też obniżenie tej składki, bo mówimy tutaj o tym, że składka wprowadzona Polskim Ładem przez rząd PiS
No, po pierwsze, no, stała się dużym obciążeniem i takim quasi podatkiem, bo przecież po zmianach polsko-ładowych na przykład osoby samozatrudnione płacą, będące na skali, płacą 9% składki od dochodu, liniowcy płacą niecałe 5% także od dochodu, no a ryczałtowcy mają tam takie trzy progi w zależności od miesięcznych przychodów. I jest to po pierwsze system dość skomplikowany, po drugie właśnie to jest quasi podatek, który niewiele ma wspólnego z tym, co my potem otrzymujemy z powrotem w ramach świadczeń zdrowotnych. No i jest to system nieprzewidywalny, więc pytanie, czy te korekty, o których myśli koalicja obecna, skończą się tylko na przykład na tym, że już nie będzie tej składki płaconej od, właśnie tutaj często jest przywoływany ten przykład sprzedaży samochodu, który na przykład przedsiębiorca sprzedaje i potem kupuje inny, musi odprowadzić składkę, co jest rzeczywiście trochę mało intuicyjne i żeby nie powiedzieć bez sensu, no ale jednak trzeba to płacić, więc pytanie, czy tutaj dojdzie do daleko idących uproszczeń i czy będzie jakaś przestrzeń do tego, żeby tę składkę jakoś tego typu ruchami de facto obniżyć, bo jednak mówimy o kwocie rzędu 10 miliardów złotych, z których korzysta budżet, więc no tutaj może być duży opór, żeby aż takie rewolucje składkowe robić, a przynajmniej takie, które będą generowały czy przyczyniały się do jeszcze większego deficytu sektora finansów publicznych. No i Lewica mówi, co ze służbą zdrowia? Te pieniądze muszą iść na służbę zdrowia. No tak, ale rozumiem, że mamy tę taką ścieżkę sztywną wyznaczoną dotyczącą tego, ile PKB, procent PKB powinno iść na zdrowie i tutaj niezależnie od tego, co się stanie ze składką, to ten procent PKB na zdrowie musi być zagwarantowany. Oczywiście tam jest problem, że to jest liczone w formule T-2, czyli według wyników gospodarczych, które mieliśmy przed 2 laty. Więc to raz daje pewną premię, a raz może być kłopotliwe w zależności od koniunktury gospodarczej i wysokości PKB. Natomiast wydaje mi się, że tutaj zdrowie ma pewną taką gwarancję, taką minimalnych nakładów. Oczywiście jest pytanie, czy nie będzie pokusy zmiany tego, korekty tego kursu, no w sytuacji, kiedy jednak priorytetem w tej chwili stały się wydatki zbrojeniowe, a to jest dzisiaj ponad 4% PKB. No i pytanie, jak ta sytuacja wojenna i geopolityczna będzie się dalej rozwijać, bo się zaraz okaże, że i 4% PKB to za mało i że trzeba będzie dążyć do jeszcze większych wydatków zbrojeniowych, ale przy deficycie budżetowym, który mamy w tym roku, czyli ponad 180 miliardów, no to tutaj za dużo przestrzeni minister Domański nie ma i to oznacza, że mamy krótką kołdrę. Jeżeli trzeba będzie gdzieś ją naciągnąć trochę mocniej, to z innego miejsca trzeba będzie ją trochę ściągnąć. Ostatnio, kończąc nasze rozmowy, poświęcamy minutę na książkę czy film, na jakieś polecenie z dziedziny kultury. W niedzielę rozdanie Oscarów. Jaki był twoim zdaniem najlepszy film z tych oscarowych filmów? Które widziałeś, oczywiście. No właśnie, mam o tyle problem, że nie wszystkie widziałem z tego, co mam przed sobą listę tych filmów, bo byłem przygotowany trochę do twojego pytania, ale wydaje mi się, że jednak ze względu nie tylko na walory takie artystyczne, ale też na wpływ, jaki ten film miał po prostu na rzeczywistość filmową, hollywoodzką, że to była taka nadzieja, jeżeli chodzi o kondycję całego przemysłu filmowego po pandemii, no to jednak Oppenheimer, tak mi się wydaje. Na pewno nie jestem Team Barbie, uważam, że znaczy ten film mnie po prostu wkurzył. To muszę powiedzieć. Dlaczego? Uważam, że są lepsze metody na opowiadanie o emancypacji kobiet i ich roli takiej w społeczeństwie i wydaje mi się, że Barbie opowiada to w sposób trochę toporny i taki zbyt różowy jak dla mnie. Ostatnio miałem okazję nadrobić seans Maestro Bradley'a Coopera i szczerze mówiąc przez pierwszą, jedną, trzecią, może nawet połowę ten film jest ciężko strawny i zmanieryzowany. Potem robi się lepiej, ale jednak... A dla mnie on był cały czas ciężko strawny. Ja nie poznałam człowieka, nie poznałam dyrygenta, nie wiem do końca, kogo chciał pokazać Bradley Cooper. Ja mam wrażenie, że Bradley Cooper chciał tam pokazać Bradley'a Coopera przez pryzmat głównego bohatera. Mam wrażenie, że Bradley Cooper chciał pokazać, że wielkim reżyserem jest, że jest bardzo zdolny, że 6 lat uczył się dyrygować do tej słynnej sceny na końcu filmu,
Ale właśnie świadomość tego mnie wkurzała podczas tego seansu i jedynym takim naprawdę jasnym elementem tego filmu moim zdaniem jest Carey Mulligan, która gra żonę głównego bohatera i uważam, że ona może gdzieś tam sobie z tyłu głowy myśleć o jakichś nagrodach. Ale te żony w tych oscarowych filmach są genialne, na przykład Czas Krwawego Księżyca też, w Oppenheimerze też świetne role żon. Świetne role żon i uważam, że kobiety w tym roku naprawdę no, bardzo mocne role. Tak samo przecież w Oppenheimerze mieliśmy może nie jakoś mega rozbudowaną tę rolę. Emily Blunt, dobrze pamiętam. Tak, ale bardzo dobrze zagraną. Ale świetnie zagraną, zniuansowaną, więc tutaj naprawdę konkurencja moim zdaniem jest bardzo duża. A jeżeli chodzi o aktora, to ja trzymam kciuki za Kiliana Murphy'ego. Ja tego aktora obserwuję już od dłuższego czasu, zwłaszcza po serialu Peaky Blinders, gdzie moim zdaniem to jest taka jego rola życia, która zdefiniowała jego karierę. To tak jak Daniela Craiga zdefiniowała rola Jamesa Bonda, tak myślę, że Kiliana Murphy'ego zdefiniowała rola Tomiego Shelby'ego. Bardzo polecam ten serial. A no, Oppenheimer, no to szapoba. Po prostu wydaje mi się, że tutaj... Oczywiście z tych filmów, które nie widziałem, mam wrażenie, że bardzo dobrym filmem może być Przesilenie zimowe i Paul Giamatti jeszcze może tutaj coś zawojować z tego, co słyszę. I bardzo czekam na ten film, aż będę miał okazję go obejrzeć. No tak to mniej więcej bym widział. Strefa interesów wchodzi w piątki do kin, to już z tych filmów nieanglojęzycznych. No i polski wątek bardzo mocny, więc ja też czekam na ten film. Też 5 nominacji do Oscara, więc zobaczymy. Mamy co oglądać, mamy co komentować. Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej był gościem Poranka 7.09. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, miłego dnia. 7.09. Rozmowa Poranka.